No, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio jak się widzieliśmy, no to oficjalnie zakończyliśmy tutaj sezon rowerowy na YouTubie. No bo idzie teraz zima, no i te warunki pod rower już nie są jakieś takie fajne. No ale teraz będzie zdecydowanie więcej pieszych wypraw. A wydaje mi się, że tegoroczna zima, ogólnie ten zimowy sezon, może przelecieć tak dosyć przyjemnie. Z tego względu, że jakieś tydzień, 2 tygodnie temu zapisałem się oficjalnie do klubu zdobywców Korony Gór Polski. Także przede mną 28 szczytów, przede mną 28 przeróżnych wypraw. No wiadomo, że nie zamierzam tych wszystkich szczytów zdobyć zimową porą, no bo tu nie o to chodzi. Bardziej zmierzam do tego, że jednak będzie to jakiś tam motywator do tego, żeby jednak te 4 litery ruszyć w zimie i gdzieś się przejechać. No zobaczymy, jak to będzie. Może ten tegoroczny zimowy okres, za którym nie przepadam, jakoś tak fajnie i przyjemnie zleci. No i to wyczekiwanie do wiosny będzie takie no łagodniejsze, na pewno lepsze niż w zeszłym roku. Zobaczymy. Dzisiaj przede mną pierwsza podróż. Jesteśmy w województwie małopolskim. Moim celem dzisiaj jest Lubomir, czyli najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Powiem Wam, że teraz jak się tak zastanowiłem, to chyba w tym sezonie wiosenno-letnim nie byłem ani razu w górach tak stricte na wschód słońca, no bo teraz jak tutaj sobie wychodzę, no to przepiękny klimat się zaczyna robić, jakaś mgła w dole, tutaj słońce przebija przez chmury, przez drzewa, no coś przepięknego. No i jak sobie tak myślę, no to chyba wiosną i latem żadnej takiej wyprawy nie było, no i trochę mi tego brakuje. Także fajnie, że teraz można z tego skorzystać i takie przepiękne widoki podziwiać. Powiem Wam ogólnie, że mocno się zastanawiałem, czy w ogóle robić filmy z tych wszystkich moich wypraw pod kątem tutaj tej Korony Gór Polski. No bo tak, żeby szczyt był zaliczony, no to trzeba go zdobyć po dołączeniu do klubu, czyli ja dołączyłem do klubu tydzień temu, a niektóre szczyty już zdobywałem kilka lat temu nawet. No i teraz siłą rzeczy będę musiał wychodzić na nie jeszcze raz. Tam wyjść na nie to tam pal 6, no ale też się zastanawiałem, czy jest sens w ogóle nagrywać ponownie filmy z takiego wyjścia. Czy to nie będzie takie na siłę? No, ale jeżeli oglądacie ten film, no to dobrze wiecie, jaka decyzja zapadła. Filmy będę robił z tych moich wszystkich wypraw, no bo doszedłem do wniosku, że ten mój kanał tutaj na YouTubie traktuję, wiecie, tak no mocno hobbystycznie, lubię robić filmy, sprawia mi to mega frajdę. Poza tym ten kanał dla mnie też jest takiego swego rodzaju wideopamiętnikiem z przeróżnych podróży, także no, wydaje mi się, że fajnie będzie za te parę lat powspominać sobie te wszystkie wyjścia na te szczyty, a nie oszukujmy się, będzie to dla mnie ogólnie teraz taka całkiem fajna przygoda. Także filmy będą, z taką tylko różnicą, że filmy z wyjść na szczyty, na których już byłem i z których robiłem jakąś tam relację wideo na YouTubie, czyli tak jak dzisiaj, no to będą to takie wyjścia mocno na lekko, tylko i wyłącznie GoPro, może jakieś tam przebitki telefonem, ale nie będę zabierać ze sobą aparatu. Aparat będę brał tylko i wyłącznie wtedy, jak będę wychodzić na szczyty, na których wcześniej nie byłem. Także będzie to jakieś takie fajne urozmaicenie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może te filmy z tych szczytów, na których już byłem, będą takie bardziej przegadane, coś Wam poopowiadam i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. Dzisiaj pierwszy film z tej serii, taki pilotażowy, więc zobaczymy, jak to wszystko mi tutaj siądzie. No nic, idziemy dalej. Klimat przepiękny. Liczę, że jak wyjdę wyżej, to jeszcze mi się jakieś fajne widoczki ukażą. I moi drodzy, jesteśmy na szczycie. Najbardziej charakterystyczna rzecz na Lubomirze, czyli obserwatorium astronomiczne za mną.
Teraz muszę sobie tylko dojść do tablicy informacyjnej, która jest w tamtą stronę dokładnie, bo tam też pewnie jest pieczątka, którą muszę przybić sobie w książeczce. Oczywiście jak będę wracać, to wam opowiem, na czym ogólnie polega ten klub zdobywców korony gór Polski. Ja wiem, że niektórzy dobrze wiedzą, o co chodzi, ale pewnie są też takie osoby, które nie do końca coś tam może słyszały, ale nie do końca wiedzą, z czym to się je. Także za chwilę wam wszystko dokładnie opowiem. No szybko się wychodziło, nie ma co. Trasa dzisiaj niecałe 10 km, także mocno rekreacyjnie. Oczywiście nie mogło być zbyt pięknie, no i pieczątki nie ma. Po co komuś pieczątka, to ja nie wiem. No. Gdzieś tam jeszcze na stronie jest informacja, że w jakimś tam sklepie pobliskim powinna być. Także może się tam zatrzymam i zobaczę, bo tutaj jej nie ma. Masakra, masakra. Ale to już w sumie nie pierwszy raz się z tym spotykam, także w sumie żadna nowość. Ale ostatnio tutaj jak byłem, no jakieś parę lat temu, no to była. No cóż, chwilę sobie odpocznę i ruszamy. I ruszamy z powrotem do samochodu. Wracamy już do samochodu. Troszeczkę się rozczarowałem tym, że nie było tam pieczątki na górze. Nie wiem, czy ktoś ją wziął do naprawy, czy po prostu ktoś perfidnie ukradł. Nie wnikam. No jeszcze się spróbuję zatrzymać w sklepie, gdzieś tutaj niedaleko, bo według informacji na stronie klubu korony, zdobywców Korony Gór Polski, to tam też powinna znajdować się pieczątka. Więc może uda się to. No ale szkoda, że tutaj nie było, bo bym wam pokazał, jak to wszystko wygląda. No ale teraz wam powiem tak pokrótce, o co chodzi z tym klubem zdobywców Korony Gór Polski. A no, po pierwsze musicie się zapisać, to robicie wszystko przez stronę internetową. Potem dokonujecie wpłaty, to jest takie wpisowe, plus opłacenie książeczki. Możecie sobie też dokupić odznakę klubu, co kto tam chce. Potem czekacie jakiś tydzień, ja chyba czekałem nawet niecały tydzień, żeby wam przyszła przesyłka z tą książeczką. No i to tyle. I od tego czasu możecie zdobywać te 28 szczytów. Wychodzicie na górę, tak jak ja dzisiaj, na Lubomir. Robicie sobie zdjęcie w jakimś charakterystycznym miejscu dla tego szczytu. No najlepiej jest chyba pod tablicą informacyjną, że dotarliście na szczyt. No i zbieracie pieczątkę, tam wpisujecie też datę, kiedy ten szczyt zdobyliście. No i tyle, robicie to samo z każdym innym szczytem, czy to w Gorcach, czy to w Beskidzie Śląskim, w Tatrach i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj jakichś wymogów, jakimi szlakami macie chodzić, w jakim czasie, nie ma żadnego terminu, możecie robić to przez całe życie, możecie to zrobić w miesiąc, jak już tam chcecie. No najważniejsze jest to, że szczyty, które zdobyliście przed przystąpieniem do klubu, co jest też w sumie logiczne, no nie zaliczają się tak oficjalnie do tego wyzwania, chyba można to tak nazwać. Także jak byliście na turbaczu, załóżmy 10 razy przed przystąpieniem do klubu, no to jak przystąpicie do klubu, to musicie tam wyjść jeszcze 11 raz, żeby tak oficjalnie zdobyć szczyt pod tą Koronę Gór Polski. Ale wydaje mi się, że nawet jak ktoś był wiele razy na danym szczycie i wiecie, zapisuje się do tego klubu tak jak ja teraz, no to też jest to jakaś tam fajna sprawa, żeby nie wiem, odwiedzić stare kąty, może też wyjść na dany szczyt, jeżeli jest taka opcja z innej strony, innym szlakiem, także też spoko sprawa. A poza tym wydaje mi się, że osoby, które dołączają do tego klubu, to też nie robią tego jakoś tak, wiecie, na pokaz, tylko może tak bardziej, żeby coś sobie udowodnić, że da się te wszystkie szczyty zdobyć. Też może tak jak ja szukałem jakiegoś takiego motywatora, żeby w te góry ruszyć, żeby zorganizować jakieś te wypady. Także nawet jak będziecie musieli wyjść na ten jedenasty raz na turbacz, to myślę, że nic wam się nie stanie. A poza tym też zrobicie to z wielką przyjemnością.
Sprawdzałem sobie teraz jeszcze na szybko, czy w jakichś innych miejscach nie ma tej pieczątki, no bo o sklepie to wiedziałem. Też wiedziałem, że jest w schronisku PTTK na Kudłaczach, no ale ja dzisiaj wystartowałem z zupełnie innej strony. Przez tamto schronisko to szedłem za pierwszym razem, jak byliśmy tutaj razem z Rafałem, już nawet nie pamiętam kiedy dokładnie, ale na pewno robiliśmy większą pętlę, no i właśnie przez to schronisko szliśmy. Ale jeszcze pieczątka jest w jednym miejscu, a mianowicie u sołtysa. Także jak nie będzie w sklepie, no bo to jest w sumie moja jedyna szansa na dzisiaj, to zostaje sołtys. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby do niego wbijać o godzinie której? O godzinie 8:20 rano w środę, ale jak nie będę miał wyjścia, no to co mam zrobić? Moi drodzy, pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy górski spacer, no bo w sumie był to taki delikatny spacer jak w górskim klimacie. No ale tak, udało się zdobyć najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, czyli Lubomir po raz drugi, no ale teraz po raz pierwszy do tej korony gór Polski. No i to tyle. No teraz już pomału dochodzę do samochodu, zabieram się do Krakowa, jeszcze po drodze zatrzymam się w tym sklepie spożywczym, no bo fajnie by było, gdyby udało się zdobyć tą pieczątkę. Skoro ona tam faktycznie powinna się znajdować, no a jak nie, no to nie wiem, będę pisać maila do klubu i zobaczymy co odpiszą, co w takiej sytuacji jak, co prawda są jeszcze te dwa miejsca, sołtys i schronisko, no ale tam mi dzisiaj jest zbytnio, niezbyt mi jest po drodze, także no wolałbym, żeby to było w sklepie. No ale zobaczymy. Dziękuję za uwagę, my widzimy się gdzieś niebawem. Prawdopodobnie będzie to jakaś wyprawa właśnie pod kątem Korony Gór Polski, ale jaki to będzie szczyt, zobaczymy. Trzymajcie się, pa!